Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Ekstraklasa. Za nami kolejna seria spotkań w Tauron Basket Lidze, a przed nami nowa runda rozgrywek Superlidze Piłki Ręcznej Kobiet. O tym, co będzie się działo w tych zmaganiach Piłki Ręcznej Kobiet, będę rozmawiać z moim gościem, a jest nim Romana Roszak. Witam. Siemra. Energa ZS Koszalin. No właśnie, zespół już przygotowany do tego, żeby wznowić rozgrywki? Miejmy nadzieję, że jesteśmy dobrze przygotowane i psychicznie, i fizycznie. Zobaczymy, jak to będzie już teraz w środę. Ta pierwsza runda za wami, no, szóste miejsce w tej chwili w tabeli, to taka lokata, która można być zadowolonym, czy raczej jeszcze czegoś brakuje? Chyba wszyscy myśleli, że będzie lepiej, ale z tej tabeli, jak widać, dużo punktów nie brakuje do tej czołówki, więc mam nadzieję, że w drugiej rundzie pójdziemy w górę. Właśnie, a jeżeli chodzi o tą drugą rundę, jakieś cele, jakieś plany dokładnie, na czym trzeba się skoncentrować, żeby nie było takich wpadek jak na przykład z Piotrkowią tutaj przed własną publicznością? Bardzo byśmy chciały być w czwórce. Mam nadzieję, że to nam się uda, żeby wprzedzić ten Wisal. Dążymy do tego i mam nadzieję, że ta przerwa długa nam się przyda i że będzie wszystko dobrze. Był taki moment, gdzie no właśnie w zasadzie nawet w tym momencie przerwy między rozgrywkami skoncentrowały się przede wszystkim na czym? Na doskonaleniu przygotowania fizycznego, na taktyce, na czym? Chyba na zgraniu, bo ciągle nam czegoś brakuje, źle nabiegamy w tempo, tu nam nie wychodzi, ta by chciała tak, to by chciała tak, więc mam nadzieję, że już jesteśmy lepiej się znamy i przygotowanie fizyczne też było mocne, więc mam nadzieję, że wytrzymamy te spotkania przyszłe. Za chwilę dalsza część rozmowy na temat piłki ręcznej, ale najpierw koszykówka. W Tauron Basket Lidze ZS Koszalin mierzył się przed własną publicznością z Polfarmą Starogard Gdański. No nie był to udany występ w wykonaniu akademików, delikatnie rzecz ujmując. Zatem zobaczmy relacje z tego spotkania, a także komplet wyników, tabela, zapowiedź kolejnej serii spotkań i oczywiście 10 najbardziej efektownych akcji z meczu AZS Koszalin Polfarma Starogard Gdański. W 14. kolejce spotkań AZS Koszalin Stroje Białe mierzył się przed własną publicznością z Polfarmą Starogard Gdański. Polfarma w tym sezonie spisuje się słabo, choć w ostatnich meczach prezentuje coraz wyższą formę. Zmiany personalne w tej drużynie dały pozytywny efekt już w poprzedniej kolejce, kiedy to Polfarma wygrała we własnej hali z Asseco Gdynia różnicą 30 punktów. Zatem akademicy nie powinni lekceważyć tego przeciwnika. Początek wskazał jednak zupełnie inną sytuację, bowiem Polfarma po rzucie Kinlocha już prowadziła. Chwilę później poprawił Fligier i Polfarma miała 4 punkty przewagi. Gospodarze starali się gonić przeciwnika. Tutaj efektownym wsadem popisał się Witliński. W odpowiedzi Hicks. Za 3 punkty trafia Rashad James. Trójkę odpowiada również Hicks. I za chwilę celny rzut z dystansu Rashada Jamesa. Wydawało się, że będzie to pojedynek strzelców obu drużyn. Chwilę później trafia Hicks za 3 punkty i przewaga gości ponownie wzrosła do 4 punktów. Do końca kwarty Polfarma powiększa prowadzenie. Po tym celnym rzucie Hicksa Polfarma prowadziła 27-17, a sam zainteresowany miał już na swoim koncie 16 punktów. Takim wynikiem zakończyła się pierwsza odsłona tego spotkania. Drugą kwartę rozpoczynają goście. Skuteczna akcja Szymańskiego. Chwilę później poprawia Johnny D i Polfarma ma już 14 punktów przewagi. Gospodarze rzucili się do odrabiania strat. Po skutecznej akcji Waltona przewaga Polfarmy zmniejszyła się do 7 punktów. Chwilę później trafia Pauli Kenas i ponownie goście na wysokim prowadzeniu. Kiedy trafił ponownie Hicks, zespół przyjezdny miał 15 punktów przewagi. Sygnał do ataku gospodarzom dał Devon Austin celnym rzutem z dystansu. Gra punkt za punkt. Tutaj skuteczna akcja Łukasza Diduszko z dystansu. Wynik drugiej kwarty ustala rzutami wolnymi Patryk Auda. Na długą przerwę zespoły schodziły przy wyniku 49-39 dla gości.
Rozpoczynamy trzecią osłonę od skutecznej akcji Michaela Hicksa. Już miał w tym momencie 24 punkty na swoim koncie. Kiedy trafił z dystansu za 3 punkty, miał już 27 oczek. A Polpharma prowadziła 54-39. Trzecia kwarta decydowała o losach spotkania. Pierwsze punkty AZS zdobył po prawie 5 minutach. Skuteczna akcja Audy, ale to na niewiele się zdało w tej odsłonie. Szybka odpowiedź Mirkowicza. Drugi i ostatni celny rzut w tej kwarcie akademików autorstwa Patryka Audy. W odpowiedzi Mirkowicz i Polpharma prowadzi różnicą 20 punktów. Wynik trzeciej kwarty ustalił Johnny D. rzutem wolnym. Po tym trafieniu Polpharma prowadziła 68-43 i losy spotkania były rozstrzygnięte. Czwartą kwartę rozpoczyna Szymański. Walton trafia w odpowiedzi z faulem. Swoje ostatnie punkty w tym meczu zdobywa Michael Hicks. Jego dorobek w całym spotkaniu to 29 punktów. W tym momencie Polpharma prowadziła różnicą 23 oczek. Poprawia Urosz Mirkowicz i przewaga nadal wzrasta. Najwyższe prowadzenie Polpharmy w tym meczu po celnym rzucie wolnym Rynkiela 82-52. Wynik spotkania ustala Marcin Dymała skutecznym rzutem za 2 punkty. Ostatecznie Polpharma pokonała AZS 82-56. Grałem w Polsce w ogóle, kiedy byłem zawodnikiem, teraz trenerem, to wiem, że zawsze te mecze po świętach, po Sylwestrze jest bardzo takie dziwne czasami. I to naprawdę tak miałem... Sam nie wiedziałem do końca, czy mój zespół będzie gotowy na 100%, ale naprawdę pokazaliśmy dzisiaj, że możemy bronić bardzo dobrze. To pokazuje trzecia kwarta na przykład. I mieliśmy dobry atak też, offense. I bardzo pomógł w tym Michael Hicks, bo trafił swoje rzuty na początku i od razu taka presja spadła z nas. No później walczyliśmy do końca, bo jesteśmy głodni zwycięstw i dlatego nie chcemy, każda minuta na boisku to dla nas jest bardzo dużo i każdy zawodnik chce pokazać jak najlepiej i to dlatego jestem bardzo zadowolony, bo graliśmy od początku do końca na dobrej koncentracji i bardzo intensywną koszykówkę. W tym meczu byli w sumie od nas lepsi w każdym elemencie gry. Zaczęliśmy mecz o wiele, wiele za miękko i w obronie, i w ataku. Daliśmy Hicksie się otworzyć, rzucał praktycznie każdy rzut z otwartej pozycji. Nie kontrolowaliśmy zbiórki, co nie zdarzało nam się przez ostatnich kilka meczów. Poprawiliśmy ten element jednak w tym meczu znowu na zawiód. I w sumie po takim meczu jedynie co mogę powiedzieć jest, że przepraszam wszystkich kibiców, którzy nas wspierają w każdym meczu, że zagraliśmy na takim poziomie. Bo to nie jest poziom. To nie jest nasz poziom, to nie jest poziom, którego chcemy prezentować i to nie jest poziom, na którego kibice tutaj w Koszalinie zasługują i po prostu przepraszam. Myślę, że tutaj nawet ciężko by było mi do końca z całą winę jakby pokazać palcem na jednego zawodnika, bo myślę, że cały zespół w tym meczu nie zagrał na tym poziomie, co... Znaczy, na jakim się od nas oczekuje, że zagramy. I to nie tylko jeden zawodnik, ale w sumie cały team. Przede wszystkim to, co powiedziałem, w jednym i w drugim meczu my zaczęliśmy po prostu o wiele za miękko. Na tyle Śląsk grał gorzej, że nas nie mógł ukarać za to. Natomiast Polpharma
Zagrałem na bardzo wysokiej skuteczności rzutowej z dystansu. Z drugiej strony też Podkoszowi i Kinloch i Mierkowicz trafiali te rzuty spod samego kosza i było nam ciężko zatrzymać tylko jedną, skupić się na jednej rzeczy, czy na rzucie z dystansu, czy na rzucie pod koszem, bo w sumie z jednej i z drugiej pozycji dobrze trafiali. Mi na to w obronie reagowaliśmy bardzo źle i to są rzeczy, które, na których się musimy skupić w meczu z Czernymi Słupsk. Tak jak mówiłem, przede wszystkim musimy poprawić naszą agresywność, która w tych dwóch ostatnich meczach była na jakby wyjątkowo niskim poziomie i ani ja nie jestem do tego przyzwyczajony, ani tak jak mówiłem, kibice tutaj nie są do tego przyzwyczajeni, tak po prostu nie może być. Przez 3 tygodnie mieliśmy sytuację, że było ciężko, że przegraliśmy 11 mecza, wygrali tylko jeden i wtedy powiedziałem, że jest ciężko, ale że trzeba być pozytywni, a teraz, kiedy wygraliśmy 2 mecze pod rząd i to nawet 30 punktów, pierwszy, drugi, przeciwko Seke i teraz, trzeba być skromny i trzeba nie skakać się za dużo, bo nic się nie stało. To jest dopiero 3. wygrana, cieszymy się bardzo, ale po prostu musimy być na ziemi i iść dalej, bo jest, liga jest długa i wiele mamy meczów do końca. My niestety zagraliśmy dzisiaj bezmyślnie. Bardzo, bardzo dużo błędów w obronie, mało konsekwentna gra w ataku, brak agresywności z naszej strony po obydwu stronach. Pozwoliliśmy się otworzyć w pierwszej połowie Hicksowi, który pociągnął to, w drugiej połowie oni to kontrolowali, a nam nie udało się tego wyrwać. Wyniki 13. kolejki spotkań w Tauron Basket Lidze, spotkań, które się już odbyły. Polfarma Starogard Gdański wygrała z Asseco Gdynia 76-46. Polski Cukier Toruń wygrał ze Startem Lublin 88-63. Rosa Radom pokonała na wyjeździe Traf Sopot 67-61. Energa Czarni Słupsk przegrała z MKS-em Dąbrowa Górnicza 65-72. Polfarmek z Kutno przegrał z Anwilem Włocławek 54-58. Do rozegrania pozostały mecze przełożone: AZS Koszalin, King Wilki Morskie Szczecin, Siarka Tarnobrzeg, Turów Zgorzelec, Stelmet Zielona Góra, Stal Ostrów Wielkopolski, Energa Czarni Słupsk, Śląsk Wrocław. Wyniki 14. kolejki: Turów Zgorzelec przegrał ze Stelmetem Zielona Góra 92-95. Rosa Radom pokonała Polfarmek z Kutno 79-71. Stal Ostrów Wielkopolski wygrała z Treflem Sopot 70-64. MKS Dąbrowa Górnicza pokonał Siarkę Tarnobrzeg 75-51. Asseco Gdynia przegrywa z Energą Czarnymi Słupsk 66-86. AZS Koszalin przegrał z Polfarmą Starogard Gdański 56-82. King Wilki Morskie Szczecin pokonały Śląsk Wrocław 85-82. Anwil Włocławek pokonał Polski Cukier Toruń 82-67. Do rozegrania pozostał mecz Rosa Radom – Start Lublin. W tabeli prowadzi Stelmet Zielona Góra z drobkiem 26 punktów, tyle samo ma Polski Cukier Toruń i Anwil Włocławek. 25 Rosa Radom, 24 Asseco Gdynia. Po 23 MKS Dąbrowa Górnicza, Polfarmek z Kutno, AZS Koszalin. 22 punkty Energii Czarnych Słupsk, po 21 mają King Wilki Morskie Szczecin, Stal Ostrów Wielkopolski, po 18 Turów i Tref, po 17 Polfarma Siarka Start, 16 punktów Śląska Wrocław. Program 15. kolejki, Polfarma podejmie King Wilki Morskie Szczecin, to spotkanie 7 stycznia, 8 Start Lublin, Anwil Włocławek, mecze 9. Polfarmex Stal Ostrów Wielkopolski, Siarka Asseco, Stelmet Zielona Góra MKS Dąbrowa Górnicza, Tref Turów. 10. odbędą się 2 spotkania, Polfarma podejmie Śląsk, Polski Cukier Toruń zmierzy się z Rosą Radom i 11. stycznia mecz Energa Czarni Słupsk, AZS Koszalin.
Co do was, trzeba przyznać, że już w tym okresie przygotowawczym miałyście kilka takich fajnych sparingów, zakończonych głównie remisami, ale turniej, w którym bardzo zaskakująco zagrałyście bardzo dobrze i zakończył się zwycięstwem. Ten turniej nam super wyszedł, bo się śmiałyśmy, że grałyśmy na luzie, bez żadnej presji, że trzeba wygrać, że musimy zdobyć te punkty, więc wyszło jak wyszło i cieszymy się z tego, że ten puchar zdobyłyśmy. Może tam trochę lepiej wam się gra, kiedy gracie w bardzo okrojonym składzie? No tak, my właśnie chyba będziemy jeździć 7 lub 9 na mecze, bo wtedy jesteśmy lepsze, lepiej nam to wychodzi. Tak, w nawiązaniu też do poprzedniego sezonu też takie były problemy kadrowe w zespole koszańskim. Ale wracając do najbliższej kolejki, zespół koszański grać będzie w Chorzowie. Ruch Chorzów, najbliższy rywal, no wyjazd niełatwy, ale rywal taki bardzo, bardzo leżący, można powiedzieć, się drużynie koszańskiej. Mam nadzieję, że teraz też nam będzie leżał, ale w Chorzowie tam ściany grają, wszystko gra, więc będzie ciężki mecz i mam nadzieję, że jesteśmy dobrze przygotowane i przyjedziemy z 2 punktami. Jak to jest tam? Czasami kibice piłkarscy przychodzą na to spotkanie i też tam mocno dopingują. No, jestem młoda, ale dla mnie w Chorzowie to jest chyba najlepszy klub kibica i najlepsza atmosfera, jeśli chodzi o mecze. Czyli to taki dodatkowy przeciwnik? Tak, ale mam nadzieję, że jednak zwyciężymy. Obejrzyjmy, jak wygląda aktualna sytuacja w tabeli przed drugą rundą zmagań, a także zapowiedź 2 najbliższych kolejek spotkań, bowiem, owszem, gramy w środę na wyjeździe, ale już w weekend zespół koszański mierzyć się będzie we własnej hali. Zobaczmy, jak to będzie wszystko wyglądało. Oto tabela po pierwszej rundzie zmagań. Start Elbląg na pierwszym miejscu z dorobkiem 19 punktów. Tyle samo mają Pogoń Szczecin i MKS Lublin. 16 punktów Zagłębia Lubin, 15 Wistal Gdynia, 10 ma Energa AZS Koszalin i 6 Lokata. 9 punktów AZS Łączpol AWFiS Gdańsk, 8 punktów Piotrkowi Piotrków Trybunalski. Poza strefą play-off są Olimpia Beskid Nowy Sącz, UKS PCM Kościerzyna, Ruch Chorzów i KPR Jelenia Góra. Pierwsza kolejka rundy rewanżowej. Ruch Chorzów podejmie Energa AZS Koszalin. Rywalizacja rozpocznie się w najbliższą środę. UKS PCM Kościerzyna zmierzy się z Pogonią Baltiką Szczecin. KPR Jelenia Góra podejmuje Zagłębie Lubin. Olimpia Beskid Nowy Sącz zmierzy się z Piotrkowią. Wistal podejmuje AZS Łączpol AWFiS Gdańsk. Start Elbląg zmierzy się z MKS-em Lublin. Mecze weekendowe. Energa AZS Koszalin podejmie KPR Jelenia Góra. Start podejmie UKS PCM Kościerzyna. MKS Lublin zmierzy się z Wistalem Gdynia. AZS Łączpol AWFiS Gdańsk rywalizować będzie z Olimpią Beskid Nowy Sącz. Piotrkowia podejmie Ruch i Zagłębie Lubin zmierzy się z Pogonią Baltiką Szczecin. Ruch Chorzów, KPR i Jelenia Góra to 2 drużyny na początek tej drugiej rundy. To takie 2 zespoły, na których można się dobrze rozpędzić chyba w sezonie. W pierwszej rundzie było widać, że wygrałyśmy i że czuliśmy się już na samym początku dobrze, więc mam nadzieję, że teraz też tak będzie, bo później już czekają nas trudniejsze spotkania, chociażby ze Szczecinem. Także że mam nadzieję, że się podbudujemy i będą wygrane. Ale to nie jest tak, że w tej chwili taki będzie troszeczkę taki trudny okres, bowiem wchodzicie po tym miesiącu przerwy w taki od razu na dzień dobry mecz za meczem co 3 dni. Nam chyba dziewczynom to bardziej sprzyja, gramy środa-sobota jak środa-sobota, bo jeśli były odstępy dłuższe niż 3 dni, to później wyglądało to jak wyglądało, więc mam nadzieję, że teraz będzie dobrze. Zatem Państwa zapraszam serdecznie na najbliższe spotkanie Energia AZS Koszalin tutaj w Koszalinie z KPR Jelenia Góra. Ten pojedynek w sobotę, początek godzina 17, zgadza się? Tak. 17. Zapraszam Państwa na ten mecz. Owszem, jak ktoś chce się wybrać do Chorzowa, to spotkanie już w najbliższą środę. Energia AZS Koszalin rozpoczyna drugą rundę rozgrywek. A dzisiaj to już wszystko. Moim Państwa gościem była Romana Roszak, Energia AZS Koszalin. Dziękuję za występ. Dziękuję. Do zobaczenia za tydzień.